Opowiadaj. No ja tylko przyjechałam na jeden dzień, więc tak odpoczynek taki jednodniowy. A jak odpoczywamy, no leżakujemy. No a my dłużej, no to było do tej pory było chłodno, ale dzisiaj pięknie. Tak jest fajnie, miło. 3 tygodnie w sanatorium. 2 tygodnie minęły. Jak? Willa? Fortuna. Tak, Fortuna jest. Willi, tak. Fortuna. A my przyjechaliśmy. Dzisiaj tak odwiedziliśmy dziadków po drodze. Rano wyjazd, na wieczór z powrotem do Zielonej Góry. Do Zielonej Góry. No, w porządku, bardzo fajna pogoda dzisiaj. Dużo ludzi. Co można będzie powiedzieć? A jeśli chodzi o hotele? O hotele nie wiemy, my tak przyjechaliśmy na jeden dzień. Tylko. Ze Szczecina. No ja jestem w sanatorium. To już 2 tygodnie jesteśmy. Ale w którym sanatorium? Tutaj w Bałtyku. I skąd pani przybyła do nas? Do Stargardu. Bardzo dobrze. Jak wyglądają hotele? Nie mam pojęcia, jestem tylko tu przyjazdem. A skąd pani przyjechała? Z Koszalina. Cudownie, mimo pandemii. I mimo złej pogody, mimo pogody do tej pory. I dzisiaj pierwszy dzień, dlatego już jestem roznegliżowany. Jest pięknie, no my przyjechaliśmy mnóstwo kilometrów tutaj, żeby odpoczywać. A z Lublina jesteśmy. No jesteśmy tym, co jesteśmy z tyłu. Jesteśmy tutaj w Bałtyku, więc jest rewelacyjnie. W Bałtyku rewelacyjnie. Jest fajnie, bardzo fajnie. Jedzenie w miarę. Wszystko jest w porządku, wszystko, także nie można narzekać. Zabiegi, jedzenie, wszystko jest tylko super. Trochę tłoczno na tych promenadach, za dużo ludzi i generalnie nie jest przestrzegane póki co jeszcze nakładanie maseczek i ochrona. To znaczy już dzisiaj wolno, no, podobno, więc... Nie, jeszcze nie. Od 16, tak. Ale to już, no my tutaj jesteśmy, to na chwilę zdjęliśmy te maseczki, ale tak w ogóle to, szczególnie młodzież teraz, nie przestrzega tych przepisów. No właśnie, dokładnie, no właśnie. Jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że jesteśmy zaszczepieni 2 razy i dlatego... Także... Dziękuję. Będziemy miło wspominać. Akurat my jesteśmy na turnusie. Do tej pory było zimno. I bardzo nam jest przykro, że się będzie już kończył. Także jest. A my będziemy, no nie, w gazecie, można, no czy w telewizji? TV. Także. A co pani myślą w ogóle o otwarciu hotelu? No otwarcie. Oczywiście, że bardzo dobry, już powinien być wcześniej. Bo tak, że ludzie chcą wynająć, a nie ma. Już ludzie mają dosyć tej. Także bardzo się cieszymy z tego, że już jest wreszcie otwarte, będziemy żyć normalnie. A skąd pani przyjechała? No, ja ze Śląska. Też. Bardzo, bardzo przyjemnie, jesteśmy zadowoleni, piękna pogoda sprzyja, także wszystkim polecam i zapraszamy do Kołobrzegu. Tak, Kołobrzeg to jest moje ulubione miasto, to po prostu się relaksuje człowiek. To jest kontakt z świeżym powietrzem, piękna muzyka, piękne widoki. To jest coś niesamowitego. To jest coś na te czasy. Po prostu trzeba korzystać z tego. A co panie myślą o otwarciu hotelu? No ja osobiście jestem za, jak najbardziej, bo uważam, że ludzie, no, są stęsknieni. Te jakieś zaostrzenia, wiadomo, powinniśmy przestrzegać jeszcze, prawda? Ale uważam, że to jest dobry, w tym kierunku powinniśmy iść jednak. Tak, pracowałam w hotelarstwie, także no nie oszukujmy się, istnieje szara strefa, także ludzie i tak wypoczywają, tak wyjeżdżają. A tutaj są te właśnie zaostrzenia, jest pod kontrolą wszystko, także jak najbardziej. Tak, oczywiście. A może skąd pani przyjechała? My jesteśmy akurat z okolic. Z okolic. Gryfice, także pozdrawiamy Gryfice.
ciężko powiedzieć, bo my nie wypoczywamy, tylko przejazdem. Przyjechaliśmy na jeden dzień tak naprawdę. Wiedzieliśmy, że ładna pogoda i przyjechaliśmy. Co Państwo myślą o otwarciu hotelu? Ja jestem akurat z branży gastronomicznej, więc jak najbardziej jestem za tym, aby restauracje, hotele już były otwarte. Tym bardziej, że ludzi już jest tak dużo, jak widać chodzą wszyscy bez maseczek, wszyscy są blisko siebie, więc fajnie, żeby już po prostu móc normalnie żyć. Tym bardziej, że już zaszczepionych jest bardzo dużo, ozdrowieńców też. Jest fajne powietrze, jest ciepło, jest fajnie. Najważniejsza pogoda. Tak, dokładnie. Chcę powiedzieć, czy jest to dobrym pomysłem, że otworzyli ich hotel? Pewnie, jak najbardziej. Tak. No, ludzie chcą wyjechać, odpocząć i... Fajnie. Tak jest. Dokładnie. A może skąd pani przyjechała? Z Wolsztyna. Spod Poznania. Znakomicie, znakomicie. Dziękujemy. Dziękuję, na razie jest świetnie. Obostrzenia. Troszeczkę są poluzowane, więc jest łatwiej nam oddychać. Podoba mi się tu bardzo. Jak najbardziej powinno być otwarte. Ludzie chcą też żyć, zarabiać, też żyć. A można by było spontanicznie do nas przyjechały? Za Święcimianem. Ja z Działdowa, warmińsko-mazurskie. A ja z Wrocławia. Bardzo dobrze. Dobrze się wypoczywa. W weekend zawsze jest więcej turystów. Deptaki są przepełnione. Molo, jak panie widzą, tak samo. Przyjemnie jest, bardzo miło. Czy dobrze, że otworzyli hotele? Pewno, że dobrze. No przecież to, na to ludzie czekali od wczesnej wiosny. A skąd do nas pani przyjechała? Ja Poznań. A pani? O, ja przyjechałam z Małopolski, spod granicy słowackiej. Bardzo dobrze. Cudownie, pan Damian. W ogóle nie przeszkadza, więc powiedziałabym jeszcze większy luz. Sanatorium jest taka sterylizacja, że... Tak, wszystko. A my nie szukamy towarzystwa. Doskonale zorganizowane, pogoda dopisała. A Bożek jest przepiękny. Pojutrze już wyjeżdżamy. Jutro już wyjeżdżamy, proszę. No. Bardzo, bardzo pięknie. Na pewno tu wrócę, na pewno. My jesteśmy w sanatorium MSWiA, także wszystko na odpowiedniej półce, z odpowiedniej na wysokiej półce. No. Tak. Bardzo zadowolona jestem, jeżeli będę wniosek składała, to znowu poproszę o to samo sanatorium. A można wiedzieć, skąd pani do nas przyjechała? Ja przyjechałam z Katowic, z Łazisk Górnych. A ja z Rzeszowa. Dobry, to znaczy my jesteśmy stąd, ja także, także dobrze, to po prostu taki spacerek sobie teraz odskocznia. Ale jeżeli tak dużo turystów, to chyba cieszy. To znaczy cieszy, tylko kwestia maseczek. Ja mam tutaj opory, że tyle osób chodzi bez, no niby niedługo będą obostrzenia zniesione, ale nie wiem, czy mnie to zadowala, dopóki nie będzie jasnej sytuacji, że jest bezpiecznie. Nie jestem pewna, co o tym myśleć. Do końca. Co o tym myśleć, no. Ale w ogóle fajnie, no dobrze, niech przyjeżdżają przecież, no normalnie. Tylko trochę ostrożności być może jeszcze. Zaczyna żyć, bez wątpienia. W ogóle to nie wiadomo, co o tym, no też pewnie dobrze, no tylko żeby, no mówię, dopóki ktoś nie powie z lekarzy, z tych osób, no którzy się na tym znają, że już jest bezpiecznie, no to według mnie niech by były jeszcze jakieś obostrzenia po prostu, no trochę ostrożności powinno być wśród ludzi, nie? A tak to każdy czeka na to, żeby pootwierać wszystko, no to nie ma co. Biznes to biznes. Thank you.
Zadać? 92?